Autobusy wodorowe trafią do kolejnych miast GZM. Po Rybniku to Katowice i Tychy będą mogły pochwalić się zielonym transportem. Na to jednak trzeba chwilę poczekać, ponieważ metropolia uruchomiła właśnie przetarg na zakup takich autobusów, a termin składania ofert mija 7 sierpnia. W postępowaniu mogą brać udział firmy z całej Europy. Wiadomo, że ekologiczne pojazdy będą obsługiwały 10 linii w 2 miastach. Fatima Orlińska. Nowoczesne autobusy wodorowe docelowo mają kursować na trasie do lotniska w Pyrzowicach oraz liniach 46, 70 i 115 w Katowicach. W Tychach miasto planuje uruchomić 6 wodorowych połączeń. Sam przetarg dotyczy wyłącznie zakupu 8 napędzanych wodorem pojazdów oraz 22 elektrycznych z infrastrukturą do elektrycznego ładowania włącznie. To mają być autobusy o długości około 12 metrów. Mają przewozić ponad 80 pasażerów, w tym ma być około 25 miejsc siedzących. My jako metropolia w tej chwili nie planujemy zakupu paliwa wodorowego, natomiast kwestia zaopatrzenia się w to paliwo to jest w tej chwili po stronie PKM-ów, które przejmą nasze autobusy. Przypomnę, że Tychy mają dostać 5 naszych wodorowców, natomiast PKM Katowice 3. Z informacji przekazanych przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej dziś wiadomo tyle jedynie, że Tychy już podjęły działania mające na celu przygotowanie w przyszłości infrastruktury służącej tankowaniu wodorem. Katowickie zielone autobusy będą paliwo uzupełniały na ogólnodostępnej stacji komercyjnej. Z takiej też korzystają wodorowe autobusy komunikacji miejskiej w Rybniku. Na tamtejszych ulicach można spotkać ich 20, a prezes spółki podkreśla, że najbardziej ekonomiczne są w ruchu miejskim. To się przelicza tak naprawdę na 100 km, czyli tak jak w zwykłym samochodzie osobowym. No niestety ta cena wodoru jeszcze powoduje, że ten koszt netto to jest 380 zł około za 100 km. Mają usterki tak jak każdy inny autobus. Jeżeli chodzi o tankowanie, to zasięgi, które osiągamy, pozwalają tak naprawdę na średnie tankowanie co półtorej dnia. Zwykły obieg wozu w Rybniku jednego dnia to między 200 a 300 km, co przekłada się również na jakość powietrza w mieście. Wodór wykorzystywany jest w pełni zielony, co znaczy pozyskiwany z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł, co za tym idzie całkowicie zeroemisyjny. W ramach ochrony jakości powietrza zostaną zakupione również metropolitalne autobusy. Jako element projektu Hydrogen GZM dofinansuje je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na kwotę niemal 125 milionów. To będzie przede wszystkim walka z tą emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Bardzo skuteczna walka, chcę to podkreślić, z czego bardzo się cieszę jako prezes instytucji, która, że tak powiem, w swoim DNA ma działania prośrodowiskowe, działania, aby to nasza atmosfera, jakość powietrza była jak najlepsza. Ponad 80 milionów do zakupu autobusów ze środków własnych dołoży GZM. To już kolejny przetarg, który metropolia ogłasza na zakup tego typu pojazdów. Pierwszy 2 lata temu został unieważniony.